przy czym to większe na pewno pochodzi z tej sali. Fotele i kredens oraz duże szafy, podobne do tych, jakie już widzieliśmy w bibliotece. Oryginalnie zachowany pozostał dębowy strop kasetonowy, okna zdobione witrażami, boazeria i najcenniejszy zabytek zamku, drewniany portal okalający drzwi wejściowe. Druga jego część to rama lustra w wyższej części pomieszczenia. Jest to portal z Wenecji lub Florencji. Dane, które posiadamy, nie są tutaj spójne, jednak najprawdopodobniej pochodzi z XV wieku. Jest więc dużo starszy niż sala, w której się znajduje. Ta bowiem została wybudowana podczas rozbudowy siedziby w latach 1896-1900. W całości oryginalne witraże przedstawiają natomiast sceny wiślickie i elementy heraldyczne. Jedynie na pierwszym z nich widnieją postacie kobiety i mężczyzny. Prawdopodobnie